Że jestem tutaj w roku 2017. Byłem tutaj też kiedyś w roku 1982. I naprawdę była znaczna różnica pomiędzy, znaczy jest znaczna różnica pomiędzy tymi uroczystościami. Wtedy było tutaj ZOMO, gaz, a dzisiaj możemy się swobodnie bawić i to jest naprawdę coś, co raduje. Pan Ryszard Makowski jest satyrykiem, piosenkarzem, znanym przede wszystkim przed laty z kabaretu Otto. Dzisiaj związanym ze środowiskami patriotycznymi. Czy patriotycznymi to tak brzmi trochę szumnie. Jestem związany ze swoimi własnymi poglądami, które są związane z Polską. Natomiast patriotyzm to już jest takie bardzo szumne. Ja się tak szumnie nie czuję na co dzień. A czy nie czuł się pan dyskryminowany z racji tego, że może część środowiska artystycznego odwróciła się od pana w związku z tym, że pan nie krył swoich poglądów? Nie, to wie pan, to tak wygląda. No. Nikt się ode mnie tak nie odwrócił, jak się spotykaliśmy. No. Ja mam swoje poglądy. Koledzy mają swoje poglądy i to tak nie wygląda. No wie pan, no, oczywiście, że jakieś tam władze Warszawy, tam jakaś pani Kolkiewicz-Walc, czy tam niestety niektórzy moi byli koledzy, dyrektorzy domów kultury, no zwyczajnie się obawiali mnie zaprosić, ale żeby to przybierało jakieś taką formułę jakiegoś ostracyzmu strasznego, to tak nie było. Czyli nie warto się bać swoich poglądów? Nie, tak jak mówię, swoich poglądów się nie bałem nawet w 1982 roku, kiedy naprawdę wyglądało to groźnie, bo była msza wtedy tutaj w katedrze świętego Jana, natomiast od placu tutaj zamkowego stało ZOMO z takimi tarczami dosyć groźnymi, no i nie wyglądało to wcale przyjemnie, ale kolega, który studiował historię, mówi: nie martw się, na pewno jest zawsze droga ucieczki dla tłumu. Przypomnijmy, że choć 1 maja nie był w tym 83 roku tak drastycznie spacyfikowany, to właśnie 3 maj był, wiele osób przyszło, licząc na to, że nie będzie pacyfikacji, a była straszna rzeźnia w Warszawie. Ja jej nie przeżyłem, bo rzeczywiście... A przynajmniej historycy ją tak opisują. Bo rzeczywiście przeszliśmy tutaj, nie wyglądało to przyjemnie. Nawet był taki nieprzyjemny incydent, bo ktoś miał taki tam baner, jak to się teraz mówi, a wtedy to się mówiło, że miał jakiś tam taką płachtę z napisem Solidarność i było, nie wiem, remontowali wtedy chyba katedrę i były rusztowania. Na te rusztowania, i drugi go mówił: chodź na te rusztowania, tam wejdziemy, to powiesimy. Jak weszli, to ten drugi okazał się ubekiem i tam tego kopnął, że tamten mało nie spadł, zabrał mu ten napis z tym Solidarnością i uciekł. No więc to takie było niesympatyczne po prostu, takie bardzo niemiłe, że ktoś tutaj w ten sposób podły się zachowuje, pewnie teraz akurat też przychodzi upominać się o to, żeby mieć wyższą emeryturę, że kogoś tam namawia, żeby później... Dzisiaj zapewne broni najbardziej demokracji faszystowskim reżimem Kaczyńskiego. Dzisiaj jest pierwszym demokratą. Także to wie pan, ja nie byłem żadnym bohaterem, żeby to tak nie zabrzmiało, ale... Ale to doświadczenie wspólne, pokoleniowe. Ale zawsze jakoś tak jak to mówię, nie wymiękałem. Bardzo dziękujemy.